Nauczanie domowe. 28 września. Księga Zachariasza, rozdział 8, wersety od 20 do 23. To mówi Pan zastępów. W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana zastępów. I ja idę także. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalem i znaleźć sobie przychylność Pana. To mówi Pan zastępów. W owych dniach 10 mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg. To proroctwo Zachariasza można odczytać jako wypełnienie czasów mesjańskich i dotyczy ono mocy głoszonego słowa oraz autentyczności życia wierzących. W jakimś sensie to stało się w początkach Kościoła, bo przecież tak właśnie wyglądało posługiwanie. Z miasta do miasta chodzili wierzący, głosili i w ten sposób pociągali wszystkich do jedynego Boga. Przez takie głoszenie, przez takie nauczanie, taką ewangelizację, takie misjonowanie rozszerzało się chrześcijaństwo bardzo dynamicznie i w sposób, który nie był tylko planem jednego człowieka, ale stał się doświadczeniem wszystkich wierzących, głoszących Jezusa, gdziekolwiek byli, gdziekolwiek żyli. I druga część oznaczała świadectwo chrześcijańskiego życia. Świadectwo ich wytrwałości, moralności, autentyczności, heroizmu, aż po oddanie życia. I wtedy wielu ludzi przekonywało się: tak, chrześcijanie są rzeczywiście świadkami Boga jedynego i chcieli pójść razem z wierzącymi tam, gdzie oni chodzili na modlitwę, chcieli pójść tak jak wierzący, budować rodzinę, tworzyć wspólnotę i należeć do Kościoła. Wydaje się, że to proroctwo jest dla nas wyzwaniem, aby również w naszych czasach zostało wypełnione, aby również w naszych czasach stało się aktualne. To znaczy, żebyśmy powrócili do tej gorliwości, do tego sposobu nie tylko myślenia, ale działania. Myślenia o tym, że każdy z nas jest powołany do głoszenia Jezusa. Nie ma takiej osoby, nie ma takiego wierzącego, który byłby z tego wyłączony. Każdy ma być tym, który niesie, który mówi, który objawia Jezusa swojemu sąsiadowi, znajomemu, przyjacielowi, przyjaciółce, znajomemu w pracy, krewnemu w rodzinie. Ta postawa nie jest czymś nadzwyczajnym, ale to zwyczajne życie chrześcijańskie. Należy ono do tego, co nazwalibyśmy standardem. Tak właśnie powinno być. Do tego zostaliśmy powołani, wezwani i wyposażeni. To oznacza, że ja zostałem naznaczony znakiem krzyża, Jezusowego zwycięstwa nad śmiercią, szatanem i grzechem. I niosę tego Jezusa. Głoszę, mówię, dzielę się tym. Sam jestem gotowy do tego, aby przekazać dobrą nowinę tym wszystkim, których spotkam na swojej drodze życia. Potrzebujemy też oczywiście wypełnienia drugiej części tego proroctwa. To znaczy, byśmy byli we wszystkim, co robimy, autentyczni. Aby nasze chrześcijańskie życie świadczyło jednoznacznie o tym, kim jesteśmy.
I tutaj, podobnie jak w pierwszym przypadku przy głoszeniu, powinniśmy coraz bardziej, coraz mocniej akcentować konsekwencje naszego chrztu. Akcentować to, jak bardzo Bóg liczy na nasze codzienne wybory, decyzje, aby one były autentycznie chrześcijańskie. Abyśmy nie tylko deklarowali swoją wiarę, ale ukazywali ją swoimi czynami. Abyśmy, czy to jest dom, gdzie panują określone relacje, padają właściwe słowa, pojawia się wspólna modlitwa, czy też to jest praca, kiedy jesteśmy rzetelni, uczciwi, solidni i wykonujący swoje zadania, czy to jest społeczeństwo, gdzie jesteśmy tymi, którzy budują ład, którzy budują jedność, którzy tworzą środowiska coraz bardziej nastawione na dobro wspólne. We wszystkich przestrzeniach jesteśmy wezwani do tego, by być świadkami Boga, by być tymi, którzy poprzez swoje czyny zachęcają do wiary, przekonują tymi czynami tych, którzy są obok, że warto być katolikiem, że warto być wierzącym. To świadectwo zapewne nie zawsze jest łatwe, ale za każdym razem, kiedy jesteśmy konsekwentni właśnie w tym wyznawaniu wiary, konsekwentni w opieraniu się na niej, wtedy jesteśmy świadkami, jak bardzo modlitwa daje siłę, jak bardzo moralność chroni wartości, jak bardzo zasady potrzebne są w społeczeństwie. I wtedy, tak jak na początku chrześcijaństwa, ludzie będą chcieli z nami iść, będą chcieli się do nas przyłączyć. Ten ważny element, który pojawił się tutaj w tym proroctwie, warty jest jeszcze raz podkreślenia. Ci, którzy głosili, którzy zachęcali, powiedzieli: ja idę także. My nie mamy tylko innych zachęcać. My nie mamy tylko innych poprawiać. My nie mamy innym wyznaczać celów. To my mamy to robić. To my mamy iść. To my mamy szukać. My mamy autentycznie wierzyć. To my mamy budować to, co święte i piękne. To wezwanie jest wezwaniem bardzo pociągającym, jeżeli sam to wykonuje. Dobra nowina wtedy jest dla kogoś wiarygodna, jeżeli ja według niej żyję. Zatem, kiedy chcemy innych pouczyć, zachęcić, to nie może zabraknąć tego stwierdzenia: ja idę także. Niech w tym głoszeniu i w świadczeniu swoim życiem błogosławi Ci Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.